Świętujemy dzisiaj dwulecie Centrum Zdrowia Psychicznego oraz rocznicę funkcjonowania Centrum Zdrowia Psychicznego w nowej siedzibie. Co się u nas przez ten rok wydarzyło? Rok temu, jak byliście Państwo u nas, to nasi pacjenci byli jeszcze leczeni w starej lokalizacji, a więc przenieśliśmy pacjentów, podjęliśmy wiele trudu, żeby rozreklamować nową lokalizację, doposażyliśmy centrum, zmieniliśmy przeznaczenie kilku pierwotnie zaprojektowanych pomieszczeń, zatrudniliśmy nowe osoby. Podam Państwu wybrane ogólne liczby diagnozowanych w naszej placówce chorób i zaburzeń psychicznych według rozpoznań. I tak, zaburzenie nastroju, rok 2022 – 83 osoby, rok 2023 – 348 osób. Schizofrenia, rok 2022 – 22 osoby, rok 2023 – 99 osób. Schizofrenia paranoidalna, rok 2022 – 154 osoby, rok 2023 – 550 osób. Epizod depresyjny, rok 2022 – 57 osób, rok 2023 – 257 osób. Zaburzenia depresyjne i lękowe mieszane, rok 2022 – 162 osoby, rok 2023 – 680 osób. Ogólna liczba osób leczonych w roku 2022 to 1354 osoby, a rok 2023 to 4754 osoby. Szanowni Państwo, za tymi liczbami stoi człowiek, któremu jesteśmy bardzo potrzebni. To przedsięwzięcie, to ono się rodziło w ogromnych bólach, w takim sensie organizacyjnym, i bardzo serdecznie chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy włączyli się w to, co jest związane, że dzisiaj możemy być w tym miejscu, szczególnie, że możemy dedykować opiekę psychiatryczną dla mieszkańców powiatu szczecineckiego i powiatu białogardzkiego. Już w 2019 roku złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Zdrowia o objęcie nas pilotażem. Wtedy niestety już nie było to możliwe. Konsekwentnie w 2020 złożyliśmy ponowny wniosek, w 2021 ponowny wniosek, więc ta upartość była taka, żeby faktycznie doprowadzić do tego, aby ta psychiatria była tutaj w Szczecinku. Tutaj jakby historycznie, jak patrzę na to, ile, jak wyglądało leczenie psychiatryczne w czasach, kiedy zaczynałem w 76 roku swoją karierę w Szczecinku, właściwie poza jednym lekarzem nieżyjącym już dawno, panem doktorem Szyszkiewiczem, właściwie w ogóle nie było żadnej opieki psychiatrycznej. Potem do pewnego stopnia leczenie uzależnień odbywało się w izbie przyjęć szpitala. To była jedna wielka mordęga, jakiś koszmar w ogóle dla lekarzy, którzy tutaj pracowali. I potem jakby zauważono to, że te choroby psychiczne są przede wszystkim niedoszacowane, co bardzo dobrze dzisiaj ta statystyka pokazała, którą pani dyrektor zacytowała, ile osób ma z rozpoznaniami czy depresji, czy schizofrenii, czy jakichś innych chorób psychicznych, tak, cyklofrenii, tutaj jest leczonych. Myślę, że to jest też jeszcze szczyt góry lodowej. To miejsce, tak jak słyszymy, łączy ludzi, którzy potrafią nieść pomoc, i tych, którzy tej pomocy potrzebują. Ale co ważne, poza tym, że macie stacjonarne miejsce, to wychodzicie na zewnątrz i czasem wiele osób nawet nie wie, że potrzebuje wsparcia, i sami być może nawet nie zgłosiliby się tutaj. Fakt, że taka placówka pojawiła się na mapie, też daje jasny sygnał, że choroby psychiczne nie tylko są, ale że to nie jest nic wstydliwego, że to nie jest kwestia, którą należy gdzieś ukryć z boku, o której mówi się potajemnie, do której nie wolno się przyznawać. I ten sygnał też jest bardzo ważny dla każdego pacjenta, dla rodzin pacjentów, dla znajomych, że każdy z nas powinien pomagać, choćby kierując osoby, które uważamy, że mogłyby znaleźć tutaj wsparcie. Ja jako pedagog z długoletnim stażem wiem, że takie ośrodki są także niezbędne nie tylko dla dorosłych, ale bardzo dla dzieci i młodzieży. Szczególnie w tych czasach popandemicznych, gdzie te statystyki naprawdę są zatrważające. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowani są w pracę w Centrum Zdrowia Psychicznego. Cieszę się, że to centrum jest w takich dobrych rękach.
Dziękuję panu staroście, dziękuję pani prezes, pani kierownik. To jest ogromna praca, wielki trud, wielkie poświęcenie wszystkim pracownikom. Życzę satysfakcji z tej trudnej, bardzo odpowiedzialnej pracy, żeby wasza praca była doceniana, należycie także nagradzana i żebyście mieli tym siły na codzienną, tak naprawdę często walkę, ale mam nadzieję, że z pozytywnym skutkiem tego, że wam życzę, a wszystkim nam życzę zdrowia.